Przed spotkaniem z Koroną Kielce trener Ricardo Sapinto zaczął trenować dziennikarzy, co świadczy o pewnym zdenerwowaniu, czy dużych emocjach, jakie towarzyszą, przynajmniej o dużych emocjach, jakie towarzyszą szkoleniowcowi Legii przed spotkaniem z Koroną, ale nie można się dziwić. Otóż od momentu, kiedy Portugalczyk przejął Legię od 13 sierpnia, Korona zgromadziła w tabeli o 2 punkty więcej niż Legia. Dokładnie 24, podczas gdy Legia 22, więc tak naprawdę to może być najtrudniejszy sprawdzian dla Sapinto, tym bardziej, że Kielczanie są mocno rozpędzeni, kontynuują serię nieprzerwaną zwycięstw. Do meczu z Legii zgromadzili 3. Oczywiście nieobecność pozującego za kartki Kowacewicza może być widoczna, bo nie jest to zespół, w którym aż roi się od piłkarzy klasowych, raczej przeciwnie. Natomiast zespół Gino Lettieriego przede wszystkim siłę czerpie z tego, że gra kolektywnie i jest skuteczniejszy jak legioniści, więc może akurat w tym spotkaniu typu 2 bym nie proponował, natomiast też Legia nie jest jakimś zdecydowanym faworytem, mimo że gra u siebie, bo to Korona wyglądała lepiej w poprzednich spotkaniach, grała składniej, nie mówiąc już o tym, że skuteczniej, dlatego jeżeli miałbym coś sugerować, to mój typ to remis.